Startujemy z 40. odcinkiem programu Lecą Typy. Dzisiaj wyjątkowo, bo europejski puchar, konkretnie mecz Ligi Mistrzów Manchester City kontra PSG oraz Ligę Europy AS Monaco Real Sociedad. Zanim przejdziemy jednak do typów, to oczywiście chciałbym jak zwykle poprosić o subskrybowanie naszego kanału oraz o komentowanie i zostawianie łapek w górę, abyście byli na bieżąco z wszystkimi promocjami, wszystkimi typami. Zaczynamy! Zanim przejdziemy do typów na te dwa spotkania, chciałbym wspomnieć słowa Rockiego Balboa, który powiedział w jednej z części Rockiego, że nieważne ile razy upadasz, ważne ile razy wstajesz. Tak właśnie robimy z Piotrem, my upadamy od dwóch odcinków, ale podnosimy się teraz i zaczynamy typy na mecze europejskich pucharów. Piotrek, ty pierwszy. No brawo serii mówi to, że no, teraz te typy nasze muszą wejść, bo nie ma tak, że nigdy nie wchodzą, cały czas, przepraszam. Ale przechodząc do meczów, przechodząc do najtrudniejszego chyba do obstawienia meczu tej kolejki Ligi Mistrzów, czyli City PSG. Jak sobie prześledzimy ich dotychczasowe, nie wiem, dwumiesięczne dokonania, no to wychodzi, że to Pochettino, który tam już miał lecieć, który niedostatecznie dobrze zarządzał szatnią, przegrał tylko dwa spotkania, a City ma już trzy porażki na koncie, więc nie musi to być taki jednostronny mecz. Ale jeśli miałbym wskazać ten klub, który ma najmniej właśnie równą formę z tej dwójki, no to jednak wydaje się, że jest to PSG, a najlepszym tego przykładem jest właśnie wygrana z City w meczu poprzednim grupowym w Paryżu. 2-0 chyba tam było. Tak, 2-0. Jeśli dobrze pamiętam, ale no City jest ostatnio w takiej formie, że no musi wygrać i raczej jestem przekonany, że wygra, więc jedyneczka na ten hitowy pojedynek City z PSG. Nie jest to zbyt wysoki kurs, ale naprawdę mam takie przeczucie, że City to dźwignie i może Mbappe będzie szalał, ale gdzieś tam ostatecznie zostaną Paryżanie spacyfikowani. Monaco Sociedad to jest mecz o pierwsze miejsce w grupie. Sociedad, wyobraź sobie, że przegrał w tym sezonie raz w sierpniu z Barceloną na inaugurację La Ligi, więc no, forma dokonania tutaj w kraju Basków imponujące, naprawdę do pozazdroszczenia. Oni grali w ogóle towarzysko w lipcu, tam Sociedad wygrał z Monaco, a potem dwa miesiące później los skrzyżował ich w Lidze Europy i tam już było 1-1. Ja się ogólnie spodziewam też remisowego spotkania. Monaco trochę gorzej radzi sobie na krajowym podwórku, ale myślę, że w Lidze Europy zobaczymy ich w fazie playoffów. A dlatego, że spodziewam się remisu, to żeby sobie trochę podbić kurs, to typuję, że Sociedad wygra jedną z połów. Więc taki typ ode mnie to jest 1,90 i gram dzisiaj w STS-ie. Dzięki, Piotrek. Ja, jeśli chodzi o ten mecz City PSG, to zdecydowałem się typować przedział goli. Obie drużyny w tym roku kalendarzowym grały ze sobą trzykrotnie i w trzech z tych spotkań przedział goli 2-3 został spełniony. Także ja właśnie w taki przedział idę w tym meczu. To jest kurs 2,15 w Superbet. City zbyt wiele goli od tej nie traci. Podejrzewam, że PSG też jakoś szczególnie ofensywnie na ten mecz nie wyjdzie, taki to będzie, wiadomo, bo tam tutaj jest ogromna potencjał w ataku w obu drużynach, ale jednak myślę, że więcej niż te trzy gole to nie padną w meczu Monaco Real Sociedad. Typuję remis, 3 z 5 ostatnich meczów obu zespołów kończyło się właśnie podziałem punktów, tak samo, tak jak mówiłeś, pierwszy mecz bezpośredni w fazie grupowej także zakończył się remisem. Obie drużyny są w dobrej sytuacji, w grupie są bliskie wyjścia, dlatego ten remis nie pokrzywdzi żadnej z nich, także tutaj, tak, ty mówiłeś o remisie, ja ten remis typuję, to jest wysoki kurs 3,40 w Forbet, także warto ten zakład postawić, właśnie również ze względu na wysoki kurs, naprawdę całkiem niezłe podbicie. Teraz wchodzimy do promocji, która w tym odcinku jest poświęcona wyłącznie spotkaniu Manchester City PSG, Bookmaker Superbet dla nowo zarejestrowanych graczy z naszym kodem promocyjnym SBVIP. Specjalny link do
do właśnie tego kodu promocyjnego będziecie mieli poniżej w opisie odcinka. Jeśli zarejestrujecie się właśnie przez ten link, będziecie mogli obstawić zwycięstwo Manchesteru City lub Paris Saint-Germain po kursie 20. Z tym, że ta promocja ma tutaj mały taki kruczek, że maksymalna kwota, która może być policzona jako właśnie kurs 20, to 10 zł. To znaczy, jeśli obstawicie powiedzmy na zwycięstwo Manchesteru City za 20 zł, i City wygra, to otrzymacie wygraną 20 zł razy kurs na Manchester City plus 10 zł razy kurs 20 jako bonus. Mam nadzieję, że to wszystko w miarę jasno udało się wyjaśnić, także zachęcamy do rejestracji, do wykorzystywania właśnie tej promocji. W razie co jeszcze jest regulamin, także odsyłamy. A my mamy konkurs, jak co tydzień mamy dla Was do rozdania free bety o wartości 20 zł. W tym tygodniu gramy z Forbetem i tam możecie wygrać te free bety. Dokładnie 3. Wchodzicie w komentarze pod tym filmem, który właśnie oglądacie. Typujecie dokładny wynik meczu Manchester City PSG. I jeśli jesteście pierwszymi, którzy poprawny wynik wytypowali, zgarniacie free bety do Forbetu. Dokładnie, także trzymamy kciuki za Wasze wygrane zakłady. Wy też trzymacie kciuki za nasze typy, bo tu już się lekka nerwówka ostatnio zaczęła pojawiać. Mamy nadzieję jednak, że tak jak mówiłem na początku, podniesiemy się niczym Rocky Balboa warte z Iwanem Drago i tą puentą. Kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy na kolejny, na weekend, mecz Chelsea-Manchester City oraz Real Sevilla. Także do zobaczenia już niedługo. Będzie granko, dzięki.